Także to wiecie, dopłyniemy. Wzięliście sobie adres? Tam się wyjechali i oni się odwracają. Jeszcze pani poczeka. Dobra? Pani tam nie ma lekko, nie ma. O tych kwiatkach tutaj ładnie rosną. Ale już nie widać do góry. Te kwiatki też nie są dzisiaj. Wszystko, wszystko,
przeszli przez tą górkę, to jest polska górka, nazywa się Fatimie. Z tamtej drugiej strony jest Kowiana. Z tamtej strony byliśmy. Tak jest, tak, takie koło. Przez to przeomnę, tam się przegięło. Tak właśnie, tak, z tamtej strony. No pewnie nie będzie. Ja ten sutarek, jak to ja u nich to by zebrali, sobie to nie było. No jeszcze po prostu. Ja nie wiem, ale nie o to wziął, ale sobie to nie było. Nie? Nie. Tu się nie wyrobi sobie co. Ale ja wycypę. Stary rozebrali, by ciuchło było. No wio, jedziemy tam od tyłu, wio, po lewej, tu, tu, pan, to.
Wojtuś, chodź stąd, widać świetnie. Thank you.
fajnie, że ktoś widzi. Ja zrobiłam, no nie, ja coś innego. Ta tak by zrobiła nie, no ja nie wiem. Co Tatry? Tam płynął gdzieś chyba na kajaku na przeciwko. Robiska Komorów, tak nas są nazywane kopalnie. Te komory, na które będziemy wchodzić, będą się różnić wielkością, wystrojem, datą powstania. Ta komora, w której się znaleźliśmy, powstała w drugiej połowie wieku XVIII, nosi nazwę Komory Mikołaja Kopernika.
Kochani sobie nic z tym, żeby to by miało nastąpić do skutku na okresie czasu, szybko. Jezioro. Ale przed wejściem widzimy pomnik przedstawiający nam Jachima Goethego, pływaka Goethego, który tu przebywa w kopalni jako turysta. I również nazwa to może w jakiś sposób wiąże z tą osobistością, bowiem tu przebywa jako turysta Goethe pod koniec XVIII wieku, bo tu skięcie Weimaru. No na cześć tak zacnym turystów, jakim oni byli pod koniec XVIII wieku, a oni byli ściśle klasycy, właśnie byli ci bracia Wachowscy, czy Antoni Wyrodek. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tym nazwiskiem będzie. Również przez mordników amatorów. Bowiem skarbnik to jest ten długobrody starzec. Na wprost, rozpostartymi rękoma zagradza wejście do chodnika, nie puszcza chodników na, bo tam im prosi niebezpieczeństwo. Górnicy za takie ostrzeżenie najczęściej się wynagradzali datkami drobnymi, które wrzucali do skarbu. W takim barku znowu wystawię, choć Mateusz, idź.
O, ja to się zapomniałem.